Witajcie w akcji Edukujesz, Ratujesz. Dzisiaj jesteśmy gościnnie na miasteczku ruchu drogowego przy szkole podstawowej numer 8 w Zawierciu. Przedstawimy Wam film dotyczący ruchu drogowego, a dokładnie jak przygotować się do karty rowerowej i jak tą kartę rowerową prawidłowo przeprowadzić. Powodzenia, trzymamy kciuki i już niedługo się widzimy na bicie rekordu Polski. Starszy sierżant Konrad Kruza, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Zespół do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii. Przypomnimy dzisiaj kilka zasad odnośnie karty rowerowej. Karta rowerowa to dokument, który potwierdza uprawnienia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Dzieci młodsze nie mogą poruszać się rowerem po drogach publicznych ani samodzielnie, ani z opiekunem. Traktowane są jako piesi i to właśnie w miejscach przeznaczonych dla pieszych mogą się poruszać. Dziecko poniżej 10 lat, będące pod opieką osoby dorosłej, może jechać rowerem wyłącznie po chodniku lub ścieżce rowerowej. Wyrobienie karty rowerowej to dla dzieci i nastolatków dobry wstęp do zapoznania zasad ruchu drogowego, nauczenia się kultury jazdy i bezpiecznego zachowania na drodze. Takie osoby zwykle stają się jednocześnie bardziej świadomymi pieszymi, a w późniejszym czasie lepszymi kierowcami. Egzamin na kartę rowerową poprzedzony jest 8-godzinnym kursem szkoleniowym. Z tego czasu 6 godzin zajmuje nauka teoretyczna, a 2 zajęcia praktyczne. W szkołach podstawowych prowadzą je nauczyciele posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Egzaminy na kartę rowerową prowadzone są przede wszystkim w szkołach podstawowych. Aby do niego podejść, uczeń musi dostarczyć do sekretariatu szkolnego arkusz zaliczeń wypełnionych przez rodzica bądź opiekuna prawnego oraz nauczyciela. Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwa 35 minut i ma formę testu zamkniętego. 25 pytań z wariantami odpowiedzi A, B i C. Aby zdać część egzaminu, wystarczy 20 poprawnych odpowiedzi. Wymagają one oczywiście znajomości zasad ruchu drogowego. Jednak ze względu na wiek kursantów nie są to pytania na poziomie trudności egzaminów na prawo jazdy. Dodatkowo konieczna jest znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, wyposażenia roweru czy zachowań wobec pieszych. Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, poruszając się po drogach publicznych bez karty rowerowej, narażają się na konsekwencje w przypadku zatrzymania przez policję. Dość często kończy się na pouczeniu, jednak funkcjonariusze policji mają też uprawnienia do ukarania takiej młodej osoby.